Jolanta Izabela Pawlak to rzeźbiarka światowego formatu. Jej prace zdobią galerie w Stanach Zjednoczonych i Europie, a biżuterię artystyczną, którą tworzy, chętnie nakładają koronowane głowy. Nosi ją m.in. królowa Holandii Beatrycze. Artystka przez 10 lat mieszkała na karaibskiej wyspie Curaçao, gdzie prowadziła swoje artystyczne atelier, odwiedzane przez takie sławy jak hollywoodzki aktor Tom Cruise. Od 2 lat mieszka i tworzy w Chicago. Jest kobietą spełnioną, choć jej droga do zawodowego sukcesu, jak to w życiu bywa, nie była usłana różami. Na spotkanie z Jolantą Pawlak zapraszam do programu Kulisy Sukcesu. Moim i Państwa gościem jest Jolanta Izabela Pawlak, rzeźbiarka, artystka, a prywatnie osoba nietuzinkowa i charyzmatyczna, o czym jestem pewna, przekonają się Państwo w trakcie tej rozmowy. A zacznijmy ją od samego początku Twojej fascynacji rzeźbą, bo to, że zostałaś rzeźbiarką, wcale nie było takie oczywiste. Nie, chociaż w mojej rodzinie każdy zajmował się sztuką, czy to muzyką, czy... moja rodzina połączyła szkoły muzyczne, ale mój tata zawsze rysował i rzeźbił. Więc ja myślałam, że wszyscy mają coś z artysty w sobie, więc nie było to dla mnie nic szczególnego. I w wieku 12 lat zaczęłam rzeźbić w kamieniu. Też jak nie... to się stało? To ponieważ mojego taty przyjaciel jest rzeźbiarzem. Jak jeździliśmy w góry, oni zawsze rzeźbili, więc ja zdecydowałam, że też chcę się nauczyć, jak się używa te narzędzia. I pierwszą rzeźbę w kamieniu stworzyłam, mając 12 lat. Tak? Jak to się stało, że zdecydowałaś się wybrać drogę artystyczną? Bo rozumiem, że ta pierwsza rzeźba jakoś cię zainspirowała do tego, żeby później wybrać taki kierunek nauki. Tak. Dowiedziałam się o liceum plastycznym. I miałam bardzo taką wierzącą we mnie ciocię, mojego taty siostrę, która zaczęła mnie uczyć historii sztuki i dostałam się do liceum plastycznego, gdzie studiowałam stęcerstwo, rzeźbę w drewnie. Ale oczywiście musiałam każdego rodzaju sztuki dotknąć, czy malarstwo, czy rysunek, i cały czas maluję i rysuję. Ale wspaniałe wspomnienia z liceum. No właśnie, a rodzice jak podeszli do tego wyboru, że chcesz być w liceum plastycznym? W liceum plastycznym to jeszcze nie było to takim szokiem, bo wiedzieli, że nie mogę żyć bez tworzenia, czy to w śpiew, rysunek, malarstwo, ale później jak chciałam iść na rzeźbę na Akademię Sztuk Pięknych, no to widziałam, że to się wiąże z pewnym problemem, ponieważ moja rodzina po prostu bała się, co jak ja będę... jak będę z tego żyła. No i ja w jakiś tam sposób chciałam ich uspokoić. To może ja wybiorę taki kierunek, który scenografię, którym mogę dalej robić rzeźby, ale na scenie. Ale to Ale póki przejdziemy do dalszych Twoich kroków, to zatrzymajmy się chwilę na tym etapie liceum jeszcze, bo to jest taki w sumie chyba ważny okres w życiu człowieka, dorastanie. Byłaś chyba, ile ma się lat, jak się jest w liceum, 16? Tak, tak. Jak wspominasz siebie z tamtego okresu? Byłaś taką artystką zbuntowaną, czy...? Nie, ja myślę, że ja spędzałam bardzo dużo czasu właśnie w pracowni. Miałam wspaniałą profesorkę, która po prostu zostawiła mi klucze i pod warunkiem, że będę karmiła jej koty, bo miałam z 13 kotów w pracowni, to mogłam korzystać z pracowni weekendy. I zaczęłam sprowadzać modeli. Na początku rzeźbiłam jej koty, a później przyprowadzałam moich przyjaciół, i to egzotycznych, bo ja też śpiewałam w zespole z Afrykańczykami. Wtedy jak przyprowadzałam kolorowych modeli z różnych stron świata i kultur, to więcej ludzi zaczęło przychodzić i rzeźbić ze mną w weekendy. Bo to mnie zaciekawiło, ten zespół, również to była twoja pasja druga, tak? Śpiewanie. Tak. Myśmy śpiewali muzykę jazzową jeszcze z takimi elementami muzyki afrykańskiej. A ja śpiewałam z nim w języku Shona, więc... Potrafisz coś powiedzieć w tym języku? Tak jest. Kumusha kwangu kwakanaka ninja fananka nandashika andinejne shandichona mai. Ale to... I co to znaczy? To jest o matce ziemi, o tym, jak trzeba celebrować i protect, jakby... Chronić. Chronić, tak.
Matkę Ziemię. Byli Afrykańczycy, tak? Tak, tak, większość z nich, różnych bo tak teraz sobie pomyślałam, to były te czasy, kiedy w Polsce widok czarnoskórego musiał budzić, znaczy budził wtedy zdziwienie. Tak. A ty miałaś 16 lat, czarnoskórzy, tu język szona. Rodzice się nie bali? Moi rodzice mnie zawozili na próby i tam zostawali, czekali. Ale też jak mieliśmy koncerty, to często też byli częścią naszych koncertów, pomagali ze sprzętem. No myśmy nagrali nawet kasety wtedy i były w sklepach muzycznych w Polsce. Wracając do tych kotów, jak już porzeźbiłaś te koty i zaczęłaś rzeźbić ludzi, tak. to przyszedł dyplom. I jak, dyplom to jest ważna rzecz. Tak. Kończyłaś szkołę. Pamiętasz, jaka to była praca? Ta praca wciąż wisi w liceum. A to jest 2,40 m na 1,60 m, wielka praca w drewnie i zrobiłam portrety moich profesorów, którzy wtedy odchodzili na emeryturę. Zresztą to było tak jakby, byłam poproszona, żeby zrobić ten projekt. Ale no, wiązała się z tym historia śmieszna, bo jedna z osób, które prowadziły mój dyplom, nie podobało im się, że ja uwielbiałam fakturę od samego początku, więc te twarze jakby wtopiłam w takie faktury morza, fal jakby. Mój profesor, no, już się wygadałam, stwierdził, że wyrówna, że za dużo faktur i zrobił to bez mojej wiedzy, więc... Wściekłaś się. Ale stwierdziłam, że tak, że w ciągu studiów to, czy liceum, można mi powiedzieć tak różne rzeczy, ale dyplom to jest moja praca. I wtedy też myślę, że była duża lekcja od mojej profesor właśnie rzeźby, kiedy ona powiedziała, ale masz całe 2 dni, żeby to zrobić tak, jak chcesz. Więc ja byłam dzień i noc w pracowni i zrobiłam to w taki sposób, jak chciałam, żeby i po prostu było od razu zawieszone na ścianie i jest tam do tej pory. Myślę, że to była też taka lekcja, że czasami trzeba postawić na swoim i zrobić za wszelką, znaczy nie za wszelką cenę, ale po prostu nie zna się swojej siły. A po skończeniu liceum przyszła decyzja, co dalej? Studia, to już jest poważna sprawa, bo tak, to jest tak jakby wybór twojej przyszłej ścieżki życiowej. Mówiłaś, że rodzice tak sobie podchodzili do tego, że chcesz wiązać swoje losy z życiem artystycznym. Mhm. Powiedz, jak wyglądało to przejście właśnie z liceum do, na studia? Ja myślę, że oni wiedzieli, że będzie to kierunek artystyczny, ale chcieli jakiś bardziej praktyczny kierunek artystyczny. Ale no, ja zaczęłam studiować scenografię i uwielbiałam w to, bo... A skąd pomysł, żeby pójść na scenografię? Ponieważ właśnie znowu osoba mojej cioci, która pracowała wtedy w radiu i na wszystkie opery i teatry, po prostu miałam wejścia i potrafiłam 6 razy pójść na spektakl operowy, tylko żeby zobaczyć scenografię, na przykład Kołodzieja, o którym byłam zakochana, jego pracy. Ale i właśnie wtedy mówię, tak, bo to jest właśnie forma, która jest rzeźbiarska i można wszystkie kierunki sztuki tam wykorzystać, malarstwo, rzeźbę. Ale studiowałam przez rok scenografię i mój profesor powiedział mi, że jeśli... Gdzie studiowałaś? A w Poznaniu. Mój profesor powiedział mi, że jeśli po prostu będę kontynuowała scenografię, to nigdy nie nauczę się wszystkich technik rzeźbiarskich. I jeśli dalej będę prowadziła rzeźbę, to zawsze mogę robić scenografię. Więc ja bez wiedzy moich rodziców po prostu poszłam na egzaminy. Nie wierzyłam, że się w to dostanę, bo duża konkurencja jest na akademii. No ale udało się i byłam jedną jedyną kobietą. W wyższej szkole akademii, jaka to jest? Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu. Studiowałaś rzeźbę, prawda? Tak. Dużo kobiet wtedy zdawało na rzeźbę w czasie, kiedy ty podchodziłaś do egzaminów wstępnych? Tak, no ale może nie zdawało tak dużo, ale było parę kobiet. Mi się wydaje, że po prostu dowiedziałam się później, że jednak jest taki stereotyp, że kobieta po prostu nie jest silna wystarczająco, żeby pracować w metalu, czy
No i niestety były jakieś komentarze w tym kierunku, ale to nigdy nie. Właśnie dlatego pytam, bo tak mi się wydaje, że, nie, nie że duże formy rzeźbiarskie, tak. Chyba wiele kobiet nie uprawia tego zawodu. Ale prawda? Jak uprawiają, to o nich słychać. No to też tak, Abakanowicz, tak, tak. No. Abakanowicz, wspomniałaś, to była jedna z twoich profesorek na studiach. Tak, Abakanowicz była profesorem na Akademii. Ona uczyła tkaniny, ale ja byłam na plenerach w Orońsku, na których ona tworzyła swoje prace i mogłam obserwować, w jaki sposób pracuje nad swoimi projektami. Też żeśmy byli częścią niektórych, więc to było niesamowite doświadczenie. Gdybyś miała tak jedną rzecz powiedzieć o jednej rzeczy, której się od niej nauczyłaś, to co by to było? No myślę, że z czasem nauczyłam, o różne historie słyszałam o jej pracy, bo prace mówią same za siebie, ale ona jest też świetną bizneswoman. I ja tego się uczę, niestety na błędach, ale no szkoda, że tego nie wykładała też na uczelni, bo to jest bardzo potrzebne, jak się pracuje nad jakimiś wielkimi projektami. A jak wyglądało twoje życie studenckie, bo wspominałaś o podróżach. Czy to był taki szalony studencki okres, czy wręcz przeciwnie, okres wytężonej pracy? Nie, jak ja korzystałam z pracowni, znaczy nawet noce spędzałam w pracowni, żeby skończyć, bo to nie można rzeźby wziąć ze sobą do domu, żeby skończyć. To są wielkie formy. Ale jak tylko miałam jakieś przerwy w szkole, to podróżowałam. To tylko taka była moja ucieczka, ale inspiracja też do następnych pracy. Gdzie podróżowałaś? No na przykład zawsze moim marzeniem były Indie i wyjechałam do Indii na pół roku. Czyli wzięłaś sobie urlop dziekański, tak? Tak. I tam też odwiedziłam szkołę plastyczną jako gość i podróżowałam wokół Indii, robiłam zdjęcia, wróciłam z dosyć potężnym materiałem i zrobiłam wystawę z mojej fotografii. Też tam pierwszy raz zafascynowałam się biżuterią w Rajasthanie i po prostu od tamtej pory nie mogłam przestać myśleć, żeby zacząć odlewać takie małe formy rzeźbiarskie w srebrze. A jaka to była biżuteria? A w Rajasthanie bardzo rzeźbiarska, takie duże rzeczy, niektóre kobiety pewnie bałyby się założyć. Bransolety, tak? Tak widać. Inspiracje, ale tam chodziłam do różnych małych zakładów i obserwowałam, w jaki sposób to robią i wtedy postanowiłam sobie, że muszę w jakiś sposób znaleźć miejsce, w którym mogłabym w tym kierunku się rozwijać. Jak zmieniły Cię te podróże po powrocie na studia? Bo mówisz, że wzbogaciły Cię bardzo, otworzyły Ci oczy jakiś sposób. No, widziałam najpiękniejsze rzeczy w moim życiu i takie, które po prostu czasami dalej nie dają mi spać. Po prostu, no niestety jest to kraj dużych kontrastów, ale też w jakiś sposób otwiera oczy i daje takie uczucie, że trzeba doceniać, co się ma i starać się też pomóc, jeśli można i nigdy nie wiadomo, po prostu jeden dzień może zmienić kogoś życie w jakiś jeden. A ty nie doceniałaś tego, co ja miałaś? Ja zawsze doceniałam, ale mi się wydaje, że jednak jak się wychowało w komunistycznym kraju i później się podróżuje w Europie, to och, tutaj proszę takie rzeczy, ale że tutaj wolność podróży też to gdziekolwiek, a myśmy jeszcze, prawda, wizy wszędzie trzeba było sprawdzali na granicach, ale co mają powiedzieć ludzie w Indiach, prawda? I to jednak po prostu wtedy, no to jest jednak długa droga do wolności. Niektórzy, to jest takie przykre, ale dobrze, że świat się zmienia. Jak wspominają cię profesorowie z tamtego okresu? No nie wiem, ale dalej mam kontakt. Oczywiście z liceum plastycznego, z moją profesorką. Z akademii niestety mój profesor już nie żyje, ale... Pytam o to dlatego, że czasami studia to jest taki okres różnych zabawnych sytuacji. Ja rozmawiałyśmy wcześniej chwilę, ja wiem, że z profesorami też łączył cię taki wyjątkowy związek. Tak, no, mi się wydaje, że samo to, że pozwalali mi na te wyjazdy i po prostu wiedzieli, że wrócę z
z materiałem, który mogę później przedstawić na egzaminach, czy właśnie mój profesor od fotografii popchnął mnie, żebym zrobiła drugi kierunek jako fotografię i zrobiła z tego dyplom. A później, więc a z kolei... A potem dzwoniłaś do nich w środku nocy. A to mój profesor, jak dostałam stypendium do Stanów, właśnie, bo brałam udział w konkursie i wygrałam stypendium, żeby studiować... to jest tak? Metaloplastykę, tak. Mój profesor po prostu jak zobaczył, jak jestem zaangażowana, też... Dostałam klucze i mogłam siedzieć w pracowni, ale niestety niektóre eksperymenty się różnie kończyły i zaczęły się różne rzeczy dymić. Więc ja pierwszy telefon do mojego profesora i przyleciał w piżamie i kapciach pomagać mi z projektem, więc naprawdę no, takich ludzi jest mało, które się tak wkładają serce, tak. A no, twoi rodzice w tym czasie przyjeżdżali na twoje wystawy, dopingowali cię jakoś? No właśnie, czy to się zmieniło? Tak, może jeszcze w czasie studiów to byłam dosyć daleko, ale też jeszcze wyjeżdżałam. Czasami moja mama była w łzach i musiałam, ale na szczęście nigdy nie zamykali drzwi. Ale no, tylko mi się wydaje, najbardziej docenili... jak zrobiłam mój dyplom i wtedy pierwszy raz praktycznie pojawi się na mojej wystawie. Możesz opowiedzieć, bo to jest bardzo wzruszająca historia. Ach, tak, to ja wtedy już mieszkałam na wyspie i wróciłam zrobić mój dyplom już po studiach w Stanach. Moi rodzice, poprosiłam im, żeby mi pomogli w przygotowywaniu wystawy. To było Centrum Sztuki Współczesnej w Poznaniu. I mój tata po prostu był zaszokowany, kiedy ja tyle prac zrobiłam. I później jak zobaczył reakcję profesorów, to po prostu wydaje mi się, że otworzyło mi się trochę oczy, że to jest moje życie, to jest poważna sprawa. A z kolei z tą wystawą to mój tata pierwszy raz po prostu na koniec jak już wszyscy wyszli, to... Mój tata po prostu klęknął na kolana i po prostu powiedział mi przepraszam. Więc to był taki dla mnie... Płakałaś? Tak, oczywiście. Po prostu mi się wydaje, że to był taki przełamujący moment dla nas. Mhm. Skończyłaś studia z wyróżnieniem. Mhm. Wtedy przyszedł czas na twoją pierwszą poważną pracę. Co to było? Gdzie zaczęłaś pracować? Ja po studiach w Stanach wyjechałam do Curaçao, gdzie pracowałam... Jak Polka znalazła się w Curaçao? Ja zawsze byłam zafascynowana nurkowaniem i różnymi kulturami. A wiedziałam dosyć sporo o sztuce afrykańskiej, ponieważ śpiewałam w zespole z kolegami, którzy byli z Afryki. A zostałam zatrudniona w Muzeum Sztuki Afrykańskiej, gdzie uczyłam rzeźby. Ale jak to się stało, że tam dotarłaś? Bo to taki pomysł ekscentryczny, tak, trochę wyjechać z Polski na Zaczęło się na Karaiby. Planem, że jadę na wakacje. To był mój graduate. Skończyłam studia, to mój prezent za dobre skończone studia dla siebie samej, ale też jeszcze mój kolega, który pracował w American Airlines, po prostu mówi, tutaj masz bilet, po prostu i tylko powiedz mi, kiedy chcesz wrócić. No, pewnie musiałby czekać 11 lat, bo ja tam tak długo mieszkałam. Tak. Znaczy oczywiście wyjeżdżałam na wystawy, ale pierwsza praca to było w muzeum. Ale później zaczęłam robić sporo jakby takich zleceń, które na jakieś formy, które stoją, znaczy formy rzeźby, które stoją w hotelach, czy też jak ktoś jeździ do Curaçao, to przed pocztą główną w mieście stoją też moje rzeźby, więc... Ja byłam na stronach Curaçao, przewodnika po Curaçao i tam jesteś wymieniana jako taka czołowa lokalna artystka. Także ja myślę, że ty byłaś tam ważną osobą na tej wyspie. Ale jest oczywiście naprawdę świat artystyczny, więc nie byłam jedyna. Naprawdę
wspaniali artyści tam mieszkają. A mi się wydaje to, że ja zaangażowałam się bardzo w takie różne lokalne rzeczy, które się tam działy i też wybierałam ludzi lokalnych, żeby dla mnie pozowali. I to byli moi przyjaciele. Czy pamiętasz jakąś rzeźbę szczególnie, która jakby z tego okresu, o której mogłabyś powiedzieć? To dla mnie szczególnym wyrażeniem była rzeźba Papa Godet. To jest człowiek, który walczył o prawa czarnych na wyspie. On był jak Wałęsa w Curaçao. To tak jak Wałęsa dla Polski, to tak on. I po prostu to, że ja zostałam wybrana, żeby zrobić jego rzeźbę, było to naprawdę, dla mnie to uświadomiło mi wtedy, że okej, zostałam zaakceptowana tutaj w tym miejscu. Na Curaçao też prowadziłaś swoją własną galerię, prawda? Tak, otworzyłam swoją galerię i to było takie przedsięwzięcie, po prostu mój tata przekształcił. Marzenie życia? Tak, tak, więc każda rzecz w tej galerii była przeze mnie zaprojektowana. Mój tata przekształcił to miejsce, które było kiedyś żeśmy to zrobili piękne miejsce i było otwarte przez 5 lat i prężnie działało, bardzo dużo ciekawych osób przechodziło. Więc, no właśnie, to jest Curaçao, to jest taka wyspa, na którą przyjeżdża dużo turystów, również tych z pierwszych stron gazet. Miałeś taki przypadek, że przychodzili do ciebie, nie wiem, jacyś celebryci, tak, ludzi znani. Ale ja czasami się ze mnie śmiali moi przyjaciele, bo ja nie oglądam telewizji, jesteśmy w telewizji. Ja przez 15 lat nie miałam telewizora, więc... Ale kto był u ciebie? Tak, Erykah Badu, to ona, ale Tom Cruise ale to jeszcze było dosyć, też z Holandii. A Toma Cruise'a poznałaś, tak, czy nie? Nie, już tak źle, ale nie dostaję jakiegoś szoku, jak... Po prostu mi się wydaje, że wszyscy na Curaçao, jak tam przyjeżdżają, są w takim wakacyjnym nastroju, więc i też są te właśnie jazzowe festiwale, na których po prostu ludzie, którzy tutaj muszą chodzić z ochroną, po prostu sobie tam chodzą zupełnie bez jakiejkolwiek ochrony na ulicy, bo nikt na nich tak nie reaguje jak w Stanach. Mhm. Czyli mieszkałaś praktycznie w raju, na rajskiej wyspie, miałaś tam swój zawód, swoją pracownię, mogłaś tworzyć. Wydaje się, że to był fantastyczny okres w twoim życiu, a jednak stamtąd wyjechałaś. Dlaczego? Tworzyłam galerię z ludźmi, których jeszcze znałam jako studentka, to była moja host family i no niestety nie wszyscy są uczciwi. I dowiedziałam się, że zostałam oszukana w biznesie. No i musiałam się nauczyć szybko, jak zbudować to moją kolekcję i jeszcze raz, bo no, tak niestety czasami się sytuacje... Ja rozumiem, że to jest bardzo przykra sytuacja, ale chciałam zapytać o te szczegóły związane z twoim zdrowiem, bo... Wspominałaś przed naszą rozmową tutaj, że to był taki trudny czas dla ciebie również dlatego, że zapadłaś na zdrowiu w tym czasie. No ja przez to, że w galerii byłam w ciągu dnia, a pracowałam w nocy, więc straciłam czucie w ręku, w prawej ręce, więc... No, mój tata próbował mnie pocieszać, że zawsze mogę śpiewać, ale no od niestety... Od czego są tatusiowie? Tak, tak, ale niestety to było dla mnie naprawdę ciężkie przeżycie i wtedy właśnie okazało się, kto jest moim przyjacielem, kto faktycznie dba o moje interesy na szczęście... Uczucie wróciło. Ale to też nauczka w życiu, że trzeba zbalansować niektóre rzeczy, tak? I to wszystko sprawiło, że postanowiłaś jednak opuścić wyspę i zacząć życie zupełnie gdzie indziej. Ja na pewno na wyspę będę wracać, bo to nie ma dnia, jakbym nie wspominała Curaçao, czy nie rozmawiała z moimi przyjaciółmi stamtąd. Ale wydaje mi się, że na specjalne projekty, które może się szykuje jeden wkrótce, ale w to też, że wyjechałam, otworzyło mi trochę oczy i
widzę, że jest wiele możliwości. A wyjechałaś nie do Polski, prawda? Jesteś w Chicago od dwóch lat. Tak, dlaczego tak. akurat tutaj? Moja siostra tu mieszka, tak. I ona jest też artystką. I przyjeżdżałam tu wcześniej, miałam wystawę w Navy Pier, pokazywałam swoją biżuterię na sofa wystawie. No i już po prostu miałam kontakty, też zaproponowano mi tutaj wystawy. Zaczęłam od razu jakby działać i robić następne projekty. Jak tak. przyjechałaś tutaj, potrafiłaś się tak od razu podnieść, nie wiem, to było praktycznie nowe życie, które zaczynałaś. Tak. Jakie były początki tutaj? Nie, ja oczywiście ta historia, którą ci powiedziałam z moimi partnerami, wstrząsnęła mnie i przez jakiś czas myślałam, że nie będę w stanie w ogóle wrócić do tworzenia. A co wydarzyło mi się pierwszy raz w ogóle, zaczęłam uczyć rzeźby tak na południu Chicago i tam też miałam naprawdę niesamowitych studentów, którzy dowiedziałam, jak dłużej tam pracowałam, dowiadywałam się o historii ich życia i tak, czasami po prostu nie zdajemy sobie sprawy, co się dzieje obok nas. I ich radość życia. A to były tego, dzieciaki że, po przejściach, tak? Tak, bo oczywiście to jest szkoła, w której studenci jakby prowadzone jest art therapy, że jest przez sztukę starają się pomóc tym studentom wrócić i jakby otworzyć się na swoje uczucia i na swoje przeżycia i przez sztukę, bo oni czasami nie potrafią o tym mówić, zresztą to jest ciężko. No i właśnie ja uczyłam tam rzeźby, a z czasem po prostu uświadomiłam sobie, że te dzieci są silniejsze ode mnie. Skąd jeszcze czerpiesz inspirację? Ludzie. Uwielbiam właśnie słuchać ludzi historii. Tak jak my teraz rozmawiamy, to ja często z moimi modelami rozmawiam i w jaki sposób ich historię montuję w te prace, które te rzeźby, które robię, czy portrety, czy jeśli pozują mi do naturalnej wielkości rzeźb. Ale na przykład te pierścionki, to ja widzę też właśnie w wielkiej formie, mam nadzieję, że kiedyś w Chicago, jakbyś sobie wyobrażyła ten pierścionek, wiesz, 3-metrowy i można przez niego przechodzić. Ale to... ten konkretny pierścionek, tak. To ma chyba też swoją historię. A jeden z moich, to jest tak jeden z większych form. A to nie chcesz opowiadać. Tak, oczywiście w Curaçao, salsa i ja uwielbiam tańczyć i chodziłam oczywiście na flamenco czy salsa, to pierwsza, ale niestety pewnego razu uszkodziłam mojego partnera i wszyscy zatrzymali muzykę, on z krwawiącym nosem po prostu, już później nie chciał mnie nikt prosić do tańca. Jesteś Aha. niebezpieczną kobietą. A powiedz, bo wspomniałaś o partnerze do tańca, nic nie mówiliśmy o twoim życiu Aha. prywatnym. To jest jakaś tam mhm. część życia każdego człowieka, a ty nie wyszłaś za mąż, nie masz dzieci, dlaczego? Hej. To też się wiąże niestety z moim stylem życia, że ja dużo podróżuję. Jak prowadziłam swoją własną galerię, to nie było mowy o dzieciach, chociaż pewnie nie wiem, czy się jeszcze zdecyduję, ale to jednak jest ważne w życiu kobiety. Zobaczymy. Jeśli zawsze można adoptować, a pracując z dziećmi właśnie w różnych miejscach, czy w domach dziecka, czy właśnie w tych szkołach, tyle jest dzieci, które potrzebują miłości i rodziny. Więc a z partnerami to oczywiście mam wspaniałe wspomnienia, ale no niestety nie każdy mógł mnie za mną jeździć w te wszystkie miejsca, które ja ze swoimi pracami, czy to właśnie pokazywałam pracę w Dominican Republic, czy w Japonii, i to się wiąże jednak z takimi... Jesteś nietuzinkową kobietą tak. i potrzebujesz nietuzinkowego mężczyzny. No, zobaczymy. Teraz właśnie, zobaczymy jak to. Twoje marzenia są związane głównie z rzeźbą, z twoim zawodem. Jakie to są marzenia?
Ach, oczywiście chcę zobaczyć te wszystkie rzeźby, które siedzą w mojej głowie. Te wielkie formy gdzieś w miastach. Ja po prostu nie czasami fotografuję jakieś miejsca i sobie później rysuję właśnie, jakbym chciała, żeby te rzeczy, te moje rzeźby wyglądały. No i oczywiście chcę wrócić na wyspę i zrobić rzeźbę, którą mogłabym zostawić pod wodą i na której koralowce będą rosły, już tam zostanie. Jak ludzie będą nurkować, to mogą przepływać przez tą rzeźbę. A moim marzeniem, które jest, mam nadzieję, że niedługo będzie się spełni, to moja przyjaciółka, która jest śpiewaczką operową, Tania Cross, organizuje, znaczy pierwszą wystawę operę na Karaibach i ona jest bardzo znana w Holandii. Będzie wystawiana opera w Holandii prawdopodobnie już w lipcu i ja przygotowuję scenografię i kostiumy. To jest twoja pierwsza praca nad scenografią operową, prawda? Tak. I to zawsze było moim marzeniem, a myśmy o tym rozmawiały 7 lat temu i teraz wygląda na to, że idziemy w dobrym kierunku i wszyscy nad tym ciężko pracują, więc... I tego ci życzę właśnie, tego dobrego kierunku i wiatru w żaglach. Dziękuję ci za przyjście do studia. Bardzo.